Szanowni Państwo, zacznę słowami Martina Luthera Kinga. Miałem sen. Miałem piękny sen, że budzimy się w Polsce, w której osoby z pęcherzem neurogennym żyją pełnią życia. Mogą korzystać ze wszystkich udogodnień, a jednocześnie są leczeni tak, jak powinni być leczeni i mają opiekę taką, jaką powinni otrzymywać. No niestety tak nie jest. Niestety nadal leczymy suboptymalnie pęcherz nadreaktywny. Niestety nadal pacjenci z pęcherzem neurogennym są pacjentami zapomnianymi, pacjentami niechcianymi. No, wiele dokonaliśmy. Poprawiliśmy jakość opieki nad dziećmi z przepukliną oponowo-rdzeniową. Poprawiliśmy jakość opieki nad pacjentami bezpośrednio po urazie rdzenia kręgowego. Mamy nowe, świetne leki na stwardnienie rozsiane. Ale przy okazji jakoś zapominamy o tym, że pacjenci z chorobami neurologicznymi mają pęcherz. Mają pęcherz, który stwarza im całą masę problemów, który powoduje ich alienację z naszego codziennego życia, który powoduje, że ci pacjenci są pacjentami wykluczonymi, osobami stygmatyzowanymi zawodowo, stygmatyzowanymi socjalnie, stygmatyzowanymi ekonomicznie. No, nie mówimy o tym, bo problem oczywiście brzydko pachnie. Przepraszam za trywializm. Ale właśnie dlatego cieszę się, że udało nam się zebrać grono ludzi, którzy zajmują się pacjentami z pęcherzem neurogennym od lat i którzy podyskutują o tym, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Co możemy zrobić, żeby nastąpiła ta zmiana na lepsze, jeżeli chodzi o leczenie pacjentów z pęcherzem neurogennym w Polsce. My nie mówimy o dużych pieniądzach. My mówimy o tym, żeby te pieniądze, które są oczywiście ograniczone w każdym systemie opieki zdrowotnej, wydawać w sposób racjonalny. Żeby pacjenci z pęcherzem neurogennym mogli żyć i cieszyć się pełnią życia tak jak wszyscy z nas. Serdecznie Państwa zapraszam na otwarty dzień pęcherza neurogennego, gdzie porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby było lepiej i jak pomóc pacjentom zapomnianym, pacjentom z pęcherzem neurogennym. Zapraszam Państwa, 30 maja spotykamy się w hotelu Gromada w pobliżu lotniska w Warszawie. Wszyscy Państwo jesteście mile widziani. Głos każdego z Państwa będzie się liczył. Do zobaczenia w Warszawie 30 maja. Dzień dobry, Robert Jagodziński, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Chciałbym zaprosić Państwa wszystkich, w szczególności lekarzy, pacjentów, osoby żyjące na co dzień z pęcherzem neurogennym, przedstawicieli rodzin, też Państwa ze środowiska mediów, na Dzień Pęcherza Neurogennego, który odbędzie się 30 maja 2016 roku. I jest formułą debaty, spotkania poświęconego problemom, jakie napotykają na co dzień osoby żyjące z pęcherzem neurogennym. Sam termin pęcherz neurogenny brzmi jak kategoria natury medycznej, ale tak naprawdę podczas debaty, podczas spotkania będą poruszane różnego rodzaju tematy, bo pęcherz neurogenny rzeczywiście ma swoje źródło w powikłaniach natury medycznej, różnego rodzaju komplikacjom wywołanymi np. urazami rdzenia kręgowego, stwardnieniem rozsianym i innymi schorzeniami. Jednak konsekwencje pęcherza neurogennego dotykają wszystkich sfer życia i osoby, które na co dzień funkcjonują z pęcherzem neurogennym, doświadczają problemów począwszy od etapu leczenia, rehabilitacji, ale też i to w szczególności doświadczają tych problemów podczas codziennego, zwykłego funkcjonowania bez konsultacji ze środowiskiem pacjentów, bez wsparcia i zaangażowania organizacji pozarządowych, takich jaką m.in. jest Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, która na co dzień w sposób kompleksowy stara się odpowiadać na problemy osób po urazie rdzenia kręgowego.
ale w szczególności bez zaangażowania specjalistów i osób, które podejmują na co dzień decyzje polityków, przedstawicieli władz, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, bez zaangażowania tych wszystkich środowisk, trudno jest mówić o tym, żebyśmy mogli stworzyć taki kompleksowy system, w którym będzie obecna i diagnoza profesjonalna, i postępowanie lecznicze, i rehabilitacja, ale też gdzie będziemy mogli mówić o rzetelnym włączeniu osób z pęcherzem neurogennym do różnych dziedzin funkcjonowania społecznego. Bardzo raz jeszcze serdecznie zapraszam w imieniu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.